Jakie to uczucie być z bratem w reprezentacji Polski? Fajne uczucie, jakby rzadko kiedy się zdarza, że bracia są w kadrze. W polskiej siatkówce chyba był Stelmachowie tylko byli z tego co pamiętam, a tak to chyba jest to rzadkość. Także super, super uczucie, mam nadzieję, że razem też jakby zagramy na tym turnieju tutaj. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajne. Na pewno dodam to do kroniki rodzinnej, bo mamy tam taką swoją, także jakieś zdjęcie jakby nam zrobili, to by było super, to sobie wrzucimy i będziemy to na pewno miło wspominać. Bardzo się cieszę, że możemy być razem w reprezentacji i grać dla niej, bo dla nas to jest na pewno bardzo duże wyróżnienie. Jak i my, jak i nasi rodzice, nasza cała rodzina jest z nas zadowolona i się cieszy z nas. Jak się dogadujecie? Dobrze, dobrze, nie mamy tam... Zawsze od małego? Od małego nie, no wiadomo, że zawsze starszy brat tego młodszego bije, także u nas też tak było. Ale teraz myślę, że mamy bardzo dobry kontakt zawsze ze sobą, jakby jesteśmy na łączach, nie mamy żadnego konfliktu i raczej nie mieliśmy. Także żyjemy normalnie, wiadomo, jakby rzadko się spotykamy, bo ja jestem w Jastrzębiu, a młody jest tam w Lubinie, także jeśli się spotykamy, to tylko na jakieś święta albo uroczystości rodzinne, a tak to tylko na FaceTime albo przez telefon, lub jak gramy ze sobą przeciwko Jastrzębie z Lubinem, to wtedy też się spotykamy. Ogólnie mój brat tak poza boiskiem, jak i pewnie na boisku, jest dużym śmieszkiem, to na pewno. Jest także kochającym ojcem i mężem dla żony. Dla brata też oczywiście jest kochany, bo jeśli trzeba coś pomóc, to mogę na niego liczyć, mogę do niego zadzwonić, nie ma żadnego problemu z tym. Młody jest spokojny, myślę, że ja też taki jestem. I myślę, że on też dużo się ode mnie nauczył. Jest spokojny, jest cierpliwy, jest waleczny, lubi walczyć o swoje. Myślę, że lubi też rywalizację. I tyle myślę, no na pewno ja jakby jestem wzorem dla niego, wiem o tym, bo on wszystkie kroki, które ja stawiałem, zawsze chodził za mną, bo zaczynając od judo po baseball, później siatkówka i tak zostało, także on zawsze za mną szedł, co się cieszę bardzo, że mogłem być takim wzorem dla niego. Cieszę się bardzo, że trener dał mi szansę przyjechania tutaj i mam nadzieję, że dał mi też szansę wejść na boisko, zagrać z jakąś drużyną. I mam nadzieję, że pokażę się z dobrej strony i cieszę się, że mogę grać dla reprezentacji i zdobywać medale i wygrywać mecze. Moje marzenia związane z siatkówką to wiadomo, zdobyć mistrzostwo olimpijskie i myślę, że do tego każdy siatkarz i każdy sportowiec dąży, żeby ten upragniony złoty krążek zawiesić na szyi. No i myślę, że i ja i młody mamy takie same marzenia. Na pewno moje jest takie, żeby to zrobić. Wiadomo, długa i ciężka droga przed tym, żeby to zrobić, bo rywalizacja na przyjęciu jest bardzo duża. Jakby wiem, że, no, że będzie to trudne, ale będę robił wszystko, żeby się załapać do tej olimpijskiej kadry. Moim marzeniem jest olimpiada i złoty medal. Tak jak chyba każdego sportowca i siatkarza,